Sam pamiętam z podstawówki księdza katechetę, który jednego dnia nagle zniknął. Potem okazało się, że zrobił dziecko gosposi. Chyba każdy z nas słyszał o jakimś skandalu finansowym albo obyczajowym z udziałem personelu naziemnego Pana Boga. Ale i za czasów Pana Jezusa wcale nie było lepiej. W dzisiejszym 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, przyznam, trudny dla mnie rozdział, jest taki fragment. To jest trzeci werset tego rozdziału. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Spełniajcie więc i przestrzegajcie, cokolwiek wam powiedzą, ale według ich czynów nie postępujcie. Uczeni w piśmie i faryzeusze to była elita Izraela. To była elita narodu wybranego. Taką elitą w kościele są oczywiście biskupi, kardynałowie, biskupi, księża. I podobnie jak tamte elity, te z czasów Jezusa, toczone były różnego rodzaju grzechami, podobnie i dzisiaj. Elity kościoła mają swoje grzechy. Tak, pycha, próżność, żądza władzy, wybujałe życie seksualne w różnych odmianach. To są grzechy wielu księży, biskupów, nawet kardynałów. Dlatego ze względu na to słowo Jezusa chcę ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, w obliczu zarozumiałego, próżnego księdza czy biskupa naturalnym odruchem jest: nie chcę mieć z tym towarzystwem nic wspólnego. Odchodzę, mam tego dość i ja to rozumiem. Chociaż sam zasadniczo miałem szczęście do księży, bo trafiałem w większości na kapłanów oddanych Panu Bogu, gorliwych w swojej służbie, oddanych ludziom. Jestem absolutnie przekonany, że większość z księży, większość z biskupów, większość z kardynałów właśnie taka jest. Ale rozumiem te odczucia, rozumiem je. No i teraz to trudniejsze. I chyba nie miałbym odwagi tego powiedzieć, gdyby sam Jezus tego nie powiedział. Spełniajcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co wam mówią. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jesteś w kościele nie ze względu na proboszcza czy biskupa, ale ze względu na Chrystusa. Bo Kościół nie jest kościołem proboszcza czy biskupa, ale jest kościołem Jezusa Chrystusa. I żaden z ludzi, nikt, nie może o sobie powiedzieć: to jest mój kościół. Nie, to nie jest twój kościół, to jest kościół Jezusa Chrystusa, a ty jesteś jego częścią. Tak samo jak proboszcz, biskup, kardynał, papież. Wszyscy jesteśmy członkami tego ciała, którego głową jest Chrystus. Nawet jeżeli w tej widzialnej swojej formie głową staje się lokalną, na jakiś czas albo na jakimś obszarze geograficznym głową staje się czy to papież, czy to biskup, czy to proboszcz, to całego kościoła głową jest Jezus Chrystus. I dlatego właśnie tak długo, jak długo ten biskup czy proboszcz przekazuje ci naukę Bożą, słuchaj go i wypełniaj, nawet jeżeli jego osobiste życie moralne leży w ruinie. Znam ludzi, którzy odeszli z kościoła zgorszeni życiem proboszcza. Znam ludzi, którzy sami popadli w takie same grzechy, które popełniał ich proboszcz. Nie rób tego, usprawiedliwiając się właśnie w ten sposób. Albo proboszcz tak robi. Nie usprawiedliwisz się w ten sposób na sądzie Bożym. Tak więc, jak długo twój proboszcz czy twój biskup głosi naukę Bożą, słuchaj jej i wypełniaj. Ale jego prywatne wynurzenia filozoficzno-polityczne to jest jego prywatna sprawa. I możesz to puszczać mimo uszu albo wchodzić z takim księdzem w dyskusję, w spór. Jak zareagujesz, to już twoja rzecz. Dlatego uległość w sprawach wiary tak, bezmyślność nie. I taka myśl mi przyszła do głowy. Jeżeli będziesz codziennie spożywać śniadanie Słowa Bożego, będziesz się nim karmić, to bez trudu odróżnisz ziarno od plew. Będziesz wiedzieć, kiedy twój proboszcz, czy biskup, czy kardynał głosi Słowo Boże, kiedy głosi naukę Bożą, a kiedy głosi głupoty. Dlatego karm się, karm swój umysł i serce, swoją mentalność, swoją świadomość najczystszym pokarmem Słowa Bożego. A wtedy będziesz bez trudu odróżniać głupotę od mądrości. Niezależnie od tego, kto ją głosi. Pomódlmy się za Kościół. Dzisiaj nie za nas samych. Panie Jezu Chryste, my dzisiaj powierzamy Tobie, szczególnie naszych pasterzy. Powierzamy Tobie tych, których Twoja decyzja postawiła
w szczególnym miejscu w służbie Bożej. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty przymnażał świętości, pragnienia świętości wszystkim księżom, biskupom, kardynałom, papieżowi. Prosimy Cię, Jezu Chryste, abyś dawał im łaskę wiary, aby ta decyzja, którą kiedyś podjęli, służby w pełnym wymiarze dla Ciebie, stała się dla nich błogosławieństwem, a nie kamieniem młyńskim u szyi. Prosimy Cię, Panie, uświęcaj ich. Uświęcaj księży i biskupów, kardynałów, Ojca Świętego. Prosimy Cię, Jezu Chryste, aby byli dla nas, dla całego Kościoła, pierwszymi głosicielami, pierwszymi ewangelistami, apostołami, tymi, którzy głoszą najczystszą naukę Bożą. Aby nie mieszali plew i ziarna, aby nie mieszali zboża z konkolem, aby nie mieszali dobra i zła, ale żeby byli jakby Twoimi ustami, ale żeby byli jakby Twoją obecnością tu na ziemi. Dodawaj im, Panie, świętości, a nam dodawaj mądrości, abyśmy umieli rozpoznawać, co jest dobre, a co złe, abyśmy umieli rozpoznawać mądrość Bożą Twoją od mądrości tego świata, która jest głupotą w Twoich oczach. Amen. Jeśli jeszcze subskrypcja jest nieuruchomiona, koniecznie kliknij subskrypcję i dzwoneczek, żeby przypominało Ci o kolejnym spotkaniu. No dzisiaj przed nami trudny rozdział, ale przeczytaj go. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeśli coś dotknęło Cię w tym rozdziale, jakiś werset, koniecznie się nim podziel. Jestem ciekaw, co to jest. Dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia jutro rano.